Pewien dwunastolatek podróżował właśnie w czasie wakacji pociągiem relacji Warszawa-Kraków. Wyszedł na korytarz i patrzył na przesuwające się domy opuszczanej Warszawy. Z sąsiedniego przedziału wyszli dziewczyna i chłopak, stanęli w korytarzu i zaczęli rozmawiać ze sobą. Dziewczyna powiedziała: po co człowiek się tak stara? Uczy się, pracuje, stara się o to czy tamto, a i tak ostatnią rzeczą, którą dla niego zrobią, to przyklepią go łopatą. Widocznie wracali z jakiegoś pogrzebu. To zdanie, po co człowiek się stara, wypowiedziane w tamtym momencie, zrobiło mocne wrażenie na chłopaku i zapadło w pamięć na całe życie. Wielokrotnie, gdy znajdował jakieś zainteresowanie, jakiś życiowy cel, powracało z tą samą siłą. Po co człowiek się tak stara? I paraliżowało go, skutkiem czego każde zainteresowanie po kilku tygodniach, góra miesiącach, nie wytrzymywało próby konfrontacji z tym pytaniem. Po co? Po co? Po co? Tak, jedną z największych potrzeb, jakie posiadamy jako ludzie, to jest potrzeba odpowiedzi na pytanie po co. Potrzeba posiadania wartościowego celu. Odpowiedź na pytanie po co robię to, co robię. Jest to taka potrzeba świadomości, że życie zmierza do jakiegoś celu. Ludzie stawiają sobie różne cele, na przykład materialne. Popatrzmy na ciekawą wypowiedź Jezusa odnośnie takich prób. Ewangelia Łukasza 12. Strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. Wypowiedź Jezusa odnośnie celów materialnych, jakie człowiek może sobie stawiać, że tak naprawdę życie jest niezależne od mienia, od stanu posiadania. Cel materialny osiągnięty niewiele zmienia, zdaniem Jezusa. Może ktoś wie lepiej od niego. Więc taki jest problem z tymi celami materialnymi, ale też takimi jak władza, sława. Te cele są słabe, niewiele zmieniają. Człowiek potrzebuje celu i najłatwiej postawić sobie cele materialne. Czy właśnie dotyczące władzy, sławy, także relacji. Jest jednak problem. Te cele okazują się słabe. To są takie niby cele. Nie zaspokajają potrzeby celu w wystarczający sposób. Na czym polega ich słabość? Ewangelia Mateusza 6. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Głównym problemem jest nietrwałość. Dotyczy to też takich celów jak relacje mężczyzna-kobieta. To w takim kontekście właśnie Jezus powiedział to zdanie z Ewangelii Jana 4, popatrzmy. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. W tym znaczeniu, że jest to nietrwałe. Chłopak, który usłyszał w korytarzu pociągu to zdanie, po co, próbował różnych celów. Pomyślał, że będzie muzykiem jazzowym. Zapisał się na zajęcia z saksofonu. Po paru miesiącach pasji
pytanie po co okazało się silniejsze. Podobnie było z tenisem. Pytanie po co wygnało go w końcu z kortów. Znowu okazał się to słaby cel. My już rozumiemy dlaczego, prawda? Pełnowartościowy cel odpowiadający na pytanie, w pełni na pytanie po co, to taki, który się nigdy nie zdewaluuje. A więc musi sięgać wieczności, musi być trwały. I wtedy można powiedzieć, że to jest mocny cel w odróżnieniu od słabych celów. I do niego właśnie nawiązuje Jezus. I zobaczmy, jaką różnicę sprawia posiadanie takiego celu. Celu, który spełnia kryteria. Zobaczmy cel, jaki postawił sobie Jezus. Ewangelia Łukasza 19. Syn człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Jezus zajmował się różnymi rzeczami, ale cały czas przyświecał mu nadrzędny cel szukać i zbawić to, co zginęło, inaczej mówiąc odnaleźć i uratować tych, którzy dadzą się uratować, uratować na wieczność. Czy to jest mocny cel? Czy spełnia kryteria? Tak, jest nieprzemijający, sięga wieczności. Znaleźć i uratować od wiecznego potępienia wszystkich, którzy dadzą się uratować. Chłopak, który usłyszał w korytarzu pociągu po co, próbował różnych celów z kiepskim skutkiem, ale pewnego dnia nawrócił się do Chrystusa i ten najgłębszy ból braku sensu życia zniknął, już nigdy nie powrócił. Obecność Chrystusa go zaspokoiła, ale pytanie o cel życia pozostało i domagało się odpowiedzi. Więc dalej pojawiło się parę życiowych celów, na przykład to, żeby dobrze się czegoś nauczyć, na przykład jakiegoś języka. I to się też trochę udało, ale czy to jest rzeczywiście mocny życiowy cel? No nie bardzo. Jednak właśnie po tym, jak ten nasz chłopak z pociągu nawrócił się do Chrystusa, pojawił się pewien cel, pewne głębokie pragnienie, by mówić innym ludziom o Chrystusie, o tym, czego sam doświadczył. I to pragnienie okazało się bardzo silne, pchało go do podejmowania różnych prób i okazało się celem, życiowym celem, który nigdy nie stracił na wartości. Zawsze, gdy zajmował się tym, by przekazywać wiadomość o Chrystusie, ten cel nigdy nie osłabł, nigdy nie stracił na swoim pięknie, doskonałości. No, okazało się, że to jest mocny cel. To jeden z takich mocnych celów. Ale co ciekawe, ten sam cel przyświecał Jezusowi. Jeszcze raz Ewangelia Łukasza 19. Syn człowieczy przyszedł, by szukać. To wcześniej było dobrze. Syn człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. To był cel, który Jezus miał stale przed oczami i zobaczmy, jak świadomość tego celu wpływała na jego codzienność. Ewangelia Łukasza 19. Teraz właśnie. O. Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Jezus rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. A wszyscy widząc to szemrali, do grzesznika przyszedł w gościnę. Tłumy ludzi. Wiele się działo, mnóstwo zdarzeń, ale Jezus miał cel i dzięki temu dostrzegł coś, czego nie dostrzegali inni. Zobaczył człowieka ukrytego wśród liści sykomory i dostrzegł, że to jest człowiek, który da się uratować.
Dzięki temu, że posiadał cel, potrafił dostrzegać okazję wśród mnóstwa zdarzeń. I co ciekawe, co możemy jeszcze zaobserwować, wszyscy krytykowali go za to, nikomu nie podobało się to, co zrobił, ale Jezus wiedział, co jest najlepsze, bo miał przed oczami cel. Dlatego nie przejmował się opinią ludzi, nie płynął z prądem okoliczności. Miał cel i był to mocny cel. Jezus robił swoje. I to jest właśnie przykład, w jaki sposób świadomość celu, do jakiego zmierzamy, pozwala nam wyłapywać okazje. Nie mając celu, nigdy byśmy ich nie dostrzegli. To był przykład Jezusa, przykład celu, jaki mu przyświecał. My też potrzebujemy celu. Wielkie pytanie, jak my możemy odnaleźć cel swojego życia? A może Bóg już taki cel nam zaproponował, a my potrzebujemy go tylko odkryć i się do niego przymierzyć? Spróbujmy. Po co istnieję? Czy Bóg objawił mi to, po co mnie stworzył? Jak to niektórzy mówią, nie prosiłem się na ten świat. No tak, ale jednak na nim jestem i pytanie, po co? Czy Bóg objawił nam to, w jakim celu nas stworzył? Księga Izajasza 43. Wszystkich, którzy noszą me imię i których stworzyłem dla mojej chwały, ukształtowałem ich i moim są dziełem. Bóg mówi, że istnieję w pewnym celu. Po to, by on został otoczony chwałą, po to sprawił, że zaistniałem, aby to, kim jestem i co się dzieje w moim życiu, pokazało pewną prawdę o jego wielkości. A więc okazuje się, że jest ogromna misja do spełnienia, wielka rola do odegrania wobec całego stworzonego przez Boga świata, nie tylko ludzi, ale też całego świata duchowego. W tym stworzonym świecie pojawiło się zło, pojawił się bunt, wielkość i dobroć Boga została zakwestionowana, prawda została zaciemniona, ale Bóg ma rozwiązanie, by w tym mrocznym świecie pełnym fałszu, kłamstwa pokazać prawdę o swojej wielkości, wspaniałości, dobroci. I to ja jestem tym i podobni mnie, na których Bóg chce to pokazać. Więc Bóg pokazuje mi konkretny cel, aby to, kim jestem i co się dzieje w moim życiu, pokazało prawdę o Jego wielkości, wspaniałości, dobroci, miłości, jaką On jest. I taki jest cel mojego istnienia. Przynieść chwałę Bogu, pokazać prawdę o Jego wielkości. I w takim razie powstaje kolejne pytanie, w jaki sposób możemy tą prawdę pokazywać, przez co? Może zbuduję jakąś wielką katedrę, wielki ośrodek, tak żeby pokazać wielkość Boga. Albo może będę pisał piękne piosenki na chwałę Bogu. Jak się przynosi chwałę Bogu? Szukając odpowiedzi, napotykamy bardzo ciekawe zdanie w liście do Rzymian 8. Zobaczmy. Tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna. Jak mogę przynieść chwałę Bogu? W jeden konkretny sposób. Stając się podobnym do Chrystusa. Wielkość Boga zostanie wykazana na moim życiu właśnie przez to, że stanę się podobny do Chrystusa. Więc ten mój życiowy cel
się coraz bardziej konkretyzuje, przynieść chwałę Bogu przez bycie podobnym do Chrystusa. Ale w czym mamy być podobni do Chrystusa? Czy mamy ubrać sandały, zapuścić brody, ubrać długie szaty? Ewangelia Mateusza 9. Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię Królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości, a widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Jaka cecha charakteru Chrystusa jest tu, czy jaka cecha Chrystusa jest tutaj uwidoczniona? No, jego charakter. Taki był charakter Chrystusa. Widząc ludzi, tłumy ludzi, litował się nad nimi, przejmował się tym, był bardzo wrażliwy, był poruszony stanem ludzi i pomagał. To tylko jedna z cech charakteru Jezusa, a więc jest tutaj wskazówka, mój cel życia, stać się podobnym do Niego w charakterze, w moim odniesieniu do Boga i ludzi. W tym mrocznym i pełnym egoizmu świecie na mnie ma się odbić, czy przeze mnie, dobroć Boga. Jak to jest możliwe, żeby charakter Chrystusa odbijał się w moim charakterze? O tym nieco dalej. A teraz trzeba powiedzieć, że to podobieństwo do Chrystusa, no, czy jeszcze coś obejmuje? Ewangelia Łukasza 19, jeszcze raz ten nasz ulubiony wers. Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Czyli Jezus też podejmował pewne działanie, by właśnie szukać, ratować tych, którzy pozwolą się uratować. Więc mój cel życia, moje podobieństwo do Niego może obejmować też to działanie, podobieństwo w działaniu, w tym, co będę robił. A co Jezus robił przede wszystkim? Kto jeszcze tego nie wie? Ewangelia Marka 3. I ustanowił 12, aby mu towarzyszyli, by mógł wysłać ich na głoszenie nauki. To robił przede wszystkim. Budował uczniów. Skupił się na małej grupie uczniów w taki sposób, żeby wysłać ich dalej i oni następnych. I w taki sposób, przez takie działanie realizował swój cel szukać i zbawić to, co zginęło. Chłopak, który usłyszał kiedyś w korytarzu pociągu po co, jakiś czas po swoim nawróceniu do Chrystusa wracał ze szkoły, szedł ulicą i rozmyślał, czym by tu się w życiu zajmować. Znowu trochę rozterek. Ale w pewnym momencie w jego wyobraźni pojawił się obraz tego, że będzie miał swój dom, ten dom będzie otwarty, będzie zapraszał do niego ludzi, powstanie tam grupa uczniów Chrystusa i tak im pomoże, że oni będą pomagali następnym. I powstało w nim przejmujące, ogromne pragnienie, by tak się stało. Chłopak już wiedział, czym będzie zajmował się w swoim życiu. Będzie budował ludzi, tak jak Jezus Chrystus ich budował. I w tym właśnie możemy być podobni do Niego, robiąc to, co On. Co zresztą sam później nam polecił, tak? Ewangelia Mateusza 28, idąc, czyńcie uczniów. I to jest więc ten wyłaniający się cel życia. Przynieść chwałę Bogu przez stanie się podobnym do Chrystusa w charakterze i w działaniu, budując ludzi na uczniów Chrystusa. Ale gdy patrzymy na to środowisko, które powstało wokół Jezusa w czasie Jego działalności, to zobaczymy, że tam byli różni ludzie, spełniali różne role. Mężczyźni i kobiety,
każdy z nich z pewną osobistą wrażliwością i obdarowaniem, z jakimi Bóg ich stworzył, zgodnie z jakimś osobistym powołaniem. Podobnie w następnych pokoleniach, w pierwszym Kościele, każdy naśladowca Chrystusa spełniał troszeczkę inną rolę, inne miał powołanie. A więc to jest druga cząstka naszego podobieństwa do Chrystusa w działaniu, coś osobistego i indywidualnego, związanego z moją osobistą i niepowtarzalną wrażliwością i obdarowaniem, z jakimi Bóg mnie stworzył. I odkrycie tego osobistego celu życia w tym indywidualnym wymiarze zaczyna się od jednego prostego pytania. Jakie pragnienia Boga czy potrzeby ludzi najbardziej mnie poruszają i wzbudzają we mnie największą chęć działania? Co jest tym czymś, co ciebie najbardziej porusza, wzbudza w tobie największą chęć działania? To już ty osobiście wiesz lub wkrótce odkryjesz. I to będzie ta indywidualna cząstka naszego celu życia. Chłopak, który usłyszał pewnego dnia w pociągu to pytanie po co, które zmieniło jego życie, po tym jak nawrócił się do Chrystusa, wkrótce wiedział, czemu się poświęci, będzie budował ludzi na uczniów Chrystusa, tak by oni dalej to czynili z następnymi i ci z następnymi, ale to było dopiero to, dopiero to uniwersalne powołanie. No, każdy chrześcijanin gdzieś jest do tego powołany. A przecież jest też indywidualna cząstka, jakiś specyficzny udział. No i kołatało mu się w głowie parę pomysłów, myślał, by połączyć parę ról. Ale oto pewnego dnia, już jako dorosły człowiek, podczas pewnego wyjazdu do Szwajcarii, siedział w ogrodowym fotelu na pewnym trawniku niedaleko Zurychu z widokiem na odległe Alpy, rozmyślał o swoim życiu i wtedy spłynęło na niego takie głębokie pragnienie, by zajmować się tylko tym, czym być odpowiedzialnym za chrześcijańską wspólnotę, zajmować się chrześcijańskim nauczaniem, tylko tym, niczym innym, na cały zegar. To będzie jego indywidualna ścieżka, zgodnie z tym, jak Bóg przeznaczył, powołał, wyposażył. Tak więc indywidualna cząstka twojego celu życia jest do odkrycia, jeżeli jeszcze nie jesteś tego świadomy, świadoma. Twoja specyficzna rola, do której Bóg ciebie powołał i wyposażył. W przypadku każdego z nas nieco inna. No i w zasadzie w tym momencie nasz cel życia jest kompletny. W całości brzmi on: przynieś chwałę Bogu przez stanie się podobnym do Chrystusa w charakterze i działaniu, mając udział w budowaniu uczniów Chrystusa zgodnie z osobistym powołaniem. Taki cel życia. Skoro mamy cel, to co dalej? Co dalej jest potrzebne? Kiedy już wiemy, w jaką stronę idziemy, wtedy potrzebny jest plan. Jest takie powiedzenie: kto nic nie planuje, zawsze to osiąga, czyli nic. Jeżeli jest cel, ale nie ma planu i działania, zostają nam tylko marzenia, więc potrzebujemy mieć plan. Ale skoro nasz cel życiowy dotyczy po pierwsze charakteru, byśmy stawali się podobni do Chrystusa w charakterze, to co umieścimy w naszym planie?
co się do tego przyczyni. Podstawowe słowa z Biblii na ten temat, drugi list do Koryntian 3. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle. Za sprawą Ducha Pańskiego coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu. W jaki sposób można stać się podobnym do Chrystusa w charakterze? Dzięki czemu jest to możliwe? Za sprawą Ducha Pańskiego, czyli nie o własnych siłach, lecz dzięki działaniu Ducha Świętego w nas. Niezwykle ważna zasada, którą poznajemy odnośnie naszego celu życia. Bogu zależy na naszym podobieństwie do Chrystusa, ale tylko takim, które jest wywołane w nas przez Ducha Świętego. Nie opierając się na sobie, nie o własnych siłach, nie przez własne starania, nie chodzi o jakieś ćwiczenia swojego charakteru, o pracę nad sobą. Nie. Tylko dzięki mocy Ducha Świętego. Jak więc możemy to umieścić w naszym planie? Powiedziałbym w ten sposób. Wszystko, co robisz, przepleć z zaufaniem, że Duch Święty to zrobi, wpłynie na twój charakter. Gdziekolwiek jesteśmy i cokolwiek robimy, w każdej sytuacji, możemy mieć przed oczami tą cząstkę celu. Po co? Aha, żebym był podobny do Chrystusa w charakterze. Więc ufam, Duchu Święty, że to będziesz we mnie robił. W tym celu chcę Ciebie, Chrystusie, utrzymywać na pierwszym miejscu. Chcę usuwać wszystkie przeszkody w formie różnych brudnych rzeczy, pożądliwości i chciwości, które przeszkadzają temu działaniu Ducha Świętego we mnie. Bo mam cel, podobieństwo do Chrystusa, więc modlę się, Duchu Święty, odbij charakter Chrystusa w moim charakterze. Dlatego przeplatam wszystko, co robię, właśnie z takim zaufaniem. Jednak nasz cel dotyczy nie tylko charakteru, ale też działania. Podobieństwo do Chrystusa w działaniu. Jaki tu będzie plan? Jak mogę być podobny do Chrystusa w działaniu? Zgodnie z tym, co odkryliśmy wcześniej, w celu, będzie tu cząstka uniwersalna i cząstka indywidualna. Zacznijmy od tej uniwersalnej. Uniwersalne powołanie chrześcijan do zanoszenia Ewangelii i budowania uczniów. Poznanie Ewangelii to zawsze główna i największa potrzeba. A jeżeli ktoś odpowie pozytywnie, to główną i najważniejszą potrzebą staje się w tym momencie budowanie go na ucznia Chrystusa. Nie ma nic ważniejszego. Zaniedbanie tego jest złe. Zaniedbanie tego sprawia, że wszystko inne, co robimy, traci sens. Gdy zaniedbasz budowanie uczniów, na całej reszcie tego, co robisz, wyskakuje błąd, error. A gdy dopilnujemy przekazania Ewangelii, później budowania, wszystko nabiera sensu. Potrzebujemy to uwzględnić w naszym planie, w tym, co robimy z dnia na dzień. Wszystko inne, co robimy poza zanoszeniem Ewangelii i budowaniem, to jest zero. Tworzenie ośrodka? Zero. Przygotowanie wszystkich elementów związanych z tym naszym tutaj niedzielnym wydarzeniem? Zero. Muzyka, nagłośnienie, światła? Zero. Prowadzenie małych grup? Zero. Klub gier w soboty, choćby najwspanialszy jak wczoraj? Zero. Wszelkie oddolne inicjatywy? Zero.
Ile mamy już tych zer? Policzyliście? 6. Ale 0 plus 0 plus 0 nadal jest 0. Jesteśmy duchowymi kloszardami, bankrutami. Mamy 0. Ale jeżeli jest przekazywanie Ewangelii i budowanie uczniów, na początku pojawia się 1. Jesteśmy milionerami. To jest tylko ilustracja. Nie chcę was przekonywać, bo to ma zrobić Duch Święty w waszych sercach. Ale taka ilustracja, by nigdy nie zabrakło tego w planie. Plan do naszego celu życia. Znaleźć i zbudować ludzi na uczniów Chrystusa. Ilu? No wystarczy paru, kilku, którzy naprawdę poniosą dalej. Dlatego mój plan, życiowy plan mówi, buduję niewielką grupę ludzi na uczniów Chrystusa, począwszy od ich nawrócenia, aż sami poniosą to dalej. To jest dobry plan. Chociaż początek jest mały, ale na tej drodze zmieniają się całe społeczeństwa i są miejsca na ziemi, gdzie to duchowe potęgowanie, o którym mówimy, objęło znaczną część populacji. Ale początki są zawsze bardzo żmudne i trzeba sporo wiary i cierpliwości, by za tym pójść. No, popatrzmy na konkretny przykład, wycinek takiego planu w wykonaniu Pawła Apostoła. Pierwszy list do Tesaloniczan 3. Tymoteusza, brata naszego i sługę Bożego w głoszeniu Ewangelii Chrystusa, wysłaliśmy, aby was utwierdził i umocnił w waszej wierze, tak aby nikt się nie chwiał pośród tych ucisków. Paweł wysyła swojego ucznia Tymoteusza do Tesaloniczan, by pomógł tamtym początkującym chrześcijanom w ugruntowaniu wiary, ale oni, jak kontekst wskazuje, już byli wzorem dla następnych. Taki wycinek, cząstka planu. Ale zróbmy mały przerywnik, krok wstecz. Dlaczego w ogóle potrzebujemy planować swoje życie? A może po prostu powinniśmy tak żyć na luzie, jak jacyś hipisi, czy takie ideały. Po co planować? Podam 3 powody, wystarczające chyba, żeby nas zmotywować. Po pierwsze, jeżeli nie będziemy planowali swojego życia, inni zrobią to za nas i wprzęgną nas w swój plan. I mamy to jak w banku. Po drugie, dzięki planowaniu i tylko planowaniu jesteśmy w stanie pogodzić własne sprawy z pomaganiem innym. Po trzecie, planowanie pomaga nam radzić sobie z naszymi negatywnymi emocjami i niechęcią. Jak coś mamy zaplanowane, to niechęć minie i będziemy wiedzieli, co dalej robić. Czyli w dobrym planie tkwi ogromna siła, a brak planu paraliżuje. Ale tak praktycznie. Na czym polega najprostsze planowanie? Najprostsze planowanie, no może was tutaj rozczaruje niektórych, bo nie podam jakiegoś pięknego, nowego systemu, ale to jest po prostu tworzenie listy zadań oraz takie intuicyjne rozmieszczanie tego w czasie. Istnieje wiele systemów planowania, zarządzania, są one bardzo pożyteczne, bo uczą nas właśnie tej intuicji planowania, ale też może być tak, że pochłoną tyle energii, że będziemy mieli siły już tylko na to planowanie. Ale jednego zabraknąć nie może, by nie pogrążyć się w chaosie i zniechęceniu. Nie może zabraknąć właśnie tego, takiej listy czynności połączonej z intuicyjnym ustawianiem, bo sama lista jeszcze nie jest planowaniem, ale to intuicyjne wyobrażanie sobie. I ta ścieżka w
tworzenie takiej listy niezwykle mobilizuje. Zrobimy wtedy dużo więcej w krótszym czasie, mniejszym kosztem i będziemy generalnie żyli bardziej na luzie, robiąc jednocześnie więcej. Więc nie mów mi, że masz problemy z ogarnięciem wielu rzeczy, tutaj służba, życie, to mnie przerasta. Gdzie jest twoja lista? Bez listy do mnie nie podchodź. Jest tu jeszcze parę ważnych rzeczy dotyczących indywidualnej ścieżki naszego celu życia, czyli moje predyspozycje i dary, mój osobisty profil, czyli to, w jaki sposób Bóg mnie stworzył, osobiste odkrywanie tego, jakie mam dary i predyspozycje. O tym mam nadzieję powiedzieć w następnej prezentacji już za tydzień, jeżeli Bóg pozwoli. A teraz jeszcze na koniec o pewnej obawie, która może pojawiać się w nas i być może pojawiła się w umysłach niektórych z was. Co z tego, że Bóg ma dla mnie dobry cel i dobre powołanie, ale czy ja tego nie zmarnuję? Bo już tyle rzeczy w życiu zmarnowałem, kawałek życia. Czy ja potrafię to wykorzystać? Dlatego popatrzmy jeszcze dzisiaj na jeden wzorzec, wzorzec podejścia, które może o tym przesądzić, o pójściu za celem życia, jaki Bóg ma dla mnie. Tym wzorem z Biblii będzie Salomon, król Salomon. Popatrzmy, jak on oparł się na Bogu, poszukując celu życia. Druga księga Kronik 1. Tej to nocy ukazał się Bóg Salomonowi i rzekł: proś o to, co mam ci dać. Salomon odrzekł Bogu: daj mi mądrość i wiedzę, abym mógł występować wobec tego ludu. Któż bowiem zdoła osądzić ten lud tak wielki? Salomon dokonał osobistego wyboru. To był wybór, co będzie dla niego w życiu najważniejsze. Dla niego najważniejsze będzie to, by dobrze poprowadzić ludzi, za których jest odpowiedzialny. I prosi Boga o potrzebną do tego mądrość. I my potrzebujemy pójść za tym wzorem, który Bóg umieścił w swoim słowie. Potrzebujemy dokonać podobnego wyboru, że najważniejsze dla mnie w życiu będzie dobre prowadzenie ludzi. Właśnie budowanie uczniów Chrystusa. I do tego potrzebuję najwięcej od Boga. Siła leży w tym, by właśnie to uczynić najważniejszym przed Bogiem, czym się zajmujemy. A Bóg wtedy co zrobi? Druga księga Kronik dalej. Wówczas odpowiedział Bóg Salomonowi: ponieważ dążeniem twego serca było nie, żeby prosić o bogactwo, o skarby i o chwały, ani o śmierć tych, którzy cię nienawidzą, ani o długie życie, ale pragnąłeś dla siebie mądrości i wiedzy, aby sądzić mój lud, nad którym ustanowiłem cię królem. Przeto daję ci mądrość i wiedzę, ponadto obdaruję cię bogactwem, skarbami i chwałą, jakich nie mieli królowie przed tobą i nie będą mieli po tobie. Wtedy Bóg da resztę. Oto tajemnica pomyślności od Boga. Na przykładzie Salomona: Bóg to człowiekowi daje. Więc pierwszy warunek pomyślności, pierwsza zasada pomyślności w realizowaniu celu życia: nastawienie na budowanie ludzi. Potrzebujemy odpowiednio ustawić priorytety, to, co jest najważniejsze, i postawić na pierwszym miejscu nie siebie, realizację siebie, ale służbę budowania drugiego człowieka, budowania uczniów. A Bóg obdarzy mądrością, pomyślnością i autorytetem. Salomon nie zmarnował potencjału. To samo jest naszym marzeniem, by
nie zmarnować potencjału, bo życie mamy tylko jedno. Chcemy osiągnąć cel życia. Od tego też zależy spory kawałek naszej wieczności. Więc potrzebujemy dokonać wyboru, co będzie dla nas w życiu najważniejsze. No właśnie, budowanie ludzi. I wtedy możemy zaufać, że Bóg da nam wszystko, czego będziemy potrzebowali. Cel życia? Przynieść chwałę Bogu. Przez stanie się podobnym do Chrystusa w charakterze i w działaniu. Mając udział w budowaniu ludzi na uczniów Chrystusa, zgodnie z osobistym powołaniem, dzięki mocy Ducha Świętego. Kropka. To jest cel. A co z tym chłopakiem z pociągu? Chcecie wiedzieć, jak dalej się jego życie potoczyło? Nie wiem, czy się zorientowaliście, że tym 12-latkiem podróżującym z Warszawy do Krakowa to byłem ja. I wszystko, co było dalej powiedziane, w 100% jest na faktach. Jak bardzo wpłynęła na mnie, na moje życie rozmowa tamtych ludzi w korytarzu pociągu? Tak bardzo, że jestem przekonany, że to Bóg za tym stał i postawił na mojej drodze tamtych dwoje ludzi w tamtym korytarzu, w tamtym pociągu z Warszawy do Krakowa, którzy powiedzieli to jedno zdanie. Po co? Po to właśnie, żebym szukał odpowiedzi i później znalazł ją w 100% w Chrystusie. A skoro Bóg użył tamtych ludzi, żeby mieli wpływ na moje życie, to ufam Bogu, że użyję również tych moich słów dzisiaj skromnych tutaj, użyję w waszym życiu i pozwoli wam ustawić wasze życie w kierunku celu, na chwałę Bogu.